Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5. Pierwsza część poradnika do playlisty festiwalowej Wiosna, pora gorąca, seria siódma. Jest to zarazem zakończenie już serii siódmej. Zaczniemy sobie standardowo od czegoś prostego, czyli wyzwanie fotograficzne. Tym razem musimy sfotografować ciężarówkę w odpowiedniej lokalizacji. Zaraz pokażę gdzie. Atlantes de Tula. Już ja sobie wybrałem ciężarówkę. Wcześniej. I teraz przeniesiemy się do tej lokalizacji. Atlantes de Tula mamy tutaj. Podjedźmy kawałek i cyknijmy zdjęcie. Okej. Teraz kolejna rzecz, może zaczniemy sobie od początku, czyli wyzwanie cotygodniowe. Musimy poprowadzić Meyer's Manx z 1971 roku. Ok. Ok, to jest ta furka. Dobra, w drugim rozdziale musimy poprowadzić samochód Myers i wygrać zawody w szlaku Baja California. Ok, czyli musimy teraz znaleźć szlak Baja de California. Odznaczmy sobie wszystko, zaznaczmy sobie tylko zawody crossowe, bo to o te właśnie nam chodzi. I szlak w Baja California jest tutaj. Więc szybciutko tutaj się przeniesiemy i musimy wygrać te zawody używając tego auta. No i jak się okazuje, wyścig jest bardzo trudny, dlatego zrobiłem jeszcze dodatkowy tuning do S1 899. Stawiając bardziej właśnie na jazdę terenową, w której to auto było o wiele słabsze. Teraz próbuję, jak widać, na wariata to zrobić. Bo auto jest tak szybkie. Że ledwo panuję nad nim. Ale mamy ich, mamy. W tym szaleństwie jest metoda, jak widać. Thank you.
Ale prędkość rozwija auto. Totalne szaleństwo. Ale tak jak mówię, próbowałem normalnym seryjnym A800, było ciężko. Zmieniłem na ten tuning S1 899, stawiając bardziej na jazdę terenową i na prędkość, i jak widać, bezproblemowo. Fura szalona, owszem, ale można. Jest to nawet ciekawe doświadczenie. Ok, przejdźmy do kolejnego rozdziału, w którym musimy zdobyć 5 mistrzowskich umiejętności skoku. Ok, czyli tutaj może przenieśmy się. Tutaj mamy dużo możliwości do skoku. Jeszcze pokażę tuning S1 899 i lecimy. Jest. Ok, chwilę było trzeba pojeździć, jak widać. Dobra, i teraz mamy zdobyć 2 gwiazdki przy fotoradarze Dust Bowl. O, tutaj jest ten fotoradar. 2 gwiazdki, 160 km. Zaliczone i mamy zadanie cotygodniowe już zaliczone. Mamy 8 punktów. Tutaj mamy jeszcze fajne zadanie dzienne. Musimy zdobyć łącznie 12 gwiazdek w pokazówkach w ciężarówce. Bardzo proste są to rzeczy. Jeżeli będzie nam akurat brakować, to najwyżej na koniec. Ok, teraz przejdźmy sobie do laboratorium zawodów. A tu może wybiorę sobie BMW. Lubię tą furkę, więc jak jest dostępna, to czemu nie? No i tym razem mamy naprawdę kozacki tor. Dosyć trudny. Trzeba tutaj naprawdę się skupić, manewrować i kontrolować furę, dużo używać hamulca, poznać ten tor. Świetny tor, bardzo trudny tor zarazem. Musimy naprawdę tutaj wykazać się niemałymi umiejętnościami, żeby wygrać. I jeszcze dodatkowo mamy 5 kółek. Polecam tą furę jak najbardziej.
Okej. Mamy bardzo trudne zakręty. Agrawka. Ale wyszedł ten zakręt zajebiście, no kurde. Ten już trochę gorzej, ale to nic. Dobra, i tunele. Duży błąd, na którym straciłem od razu pozycję. Ale będę walczył o nią oczywiście. Trzeba bardzo dużo hamulca używać. I niesamowicie uważać. Ciąć zakręty ile się da. I lecieć jak szalony. Dobra, jest dobrze, na razie. Ale to wszystko może w sekundę się zmienić. Cały czas tutaj trzeba bardzo uważać. Używać dużo hamulca, ale i kontrolować poślizgi. Mega zajebisty tor, naprawdę. Ktoś bardzo pomysłowo go zaprojektował. Fura jest też bardzo dobra do tego wyścigu. Jest ostro. Najgorsze są te tunele właśnie. Okay. Cały czas trzeba uważać od samego początku do końca. Co za poślizg, pięknie. O kurde, strata duża, duża strata. Dobra, teraz muszę bardzo uważać. I jakoś to nadrobić.
tunele. Holender. Nienawidzę tych tuneli. Są najtrudniejsze. Ale dobrze, że nie zaczepiłem, a tam można było zaczepić. I wystopować auto dosłownie. Okej, lecimy. Ostatnie kółko chyba. Nie, jeszcze jedno. Nie, to jest ostatnie. Ten zakręt, co mi zawsze nie wychodzi. O kurde. Muszę uważać. No i koniec. Wow, co za wyścig. Naprawdę niezłe wyzwanie. No dobra, przejdźmy do playlisty. Okej, skoro mamy 11 punktów, to może teraz sobie zaliczymy mistrzostwa. Zobaczmy, jakie furki mamy dostępne. O, możemy użyć tą Toyotę. Toyota Tundra. C600. Okej, przejdźmy do samochodów. Toyota Tundra. Zrobimy sobie jeszcze szybciutko tuning do C600. I zaliczymy sobie pierwsze mistrzostwa i później jeszcze kolejne. W ten sposób odblokujemy pierwszą nagrodę.
No nie miałem jeszcze przyjemności jechać tą furką, więc jestem również ciekaw. Przetestowałbym inne też te furki, ale może przy okazji innej playlisty będzie okazja. Fajnie, fajnie się prowadzi tą furę, muszę przyznać. Dosyć opornie wchodzi w zakręty. No dobra, pierwsza trójka trochę nas odsadziła, więc korzystamy z tunelu. Staramy się dogonić. Tu bez hamulca. Ok, odbicie i lecimy dalej. No, wygląda na to, że to będzie bardzo prosty wyścig. Muszę się tylko nauczyć opanowywania właśnie poślizgów tej fury, bo jest dosyć ciężka. Nie wiem jeszcze, na ile mogę sobie pozwolić. Pierwszy raz prowadzę tą furę. No i mamy drugie kółko. Teraz za duża prędkość, widziałem to, bo trzeba wcześniej zahamować. Nie umiem jeszcze wprowadzać dobry poślizg tej fury. Ktoś mnie nawet wyprzedził. To nawet lepiej, lubię ścigać. Wolę niż uciekać. Dobra, jest ok. O, teraz udało się ładnie wprowadzić furę w ładny poślizg. Zręcznym było, no i całkiem nieźle wyszło. Delikatnie tylko dotykając ręcznego, no muszę przyznać, że jest to jakiś patent na tak ciężką furę przy gorszych zakrętach. I ostatnie kółko. Tu pamiętając teraz, żeby zahamować wcześniej, i tu użyjemy ręcznego. I jak to wyszło? Całkiem chyba nieźle. Goni nas. Nawet próbuje przegonić. Okej, okay, bardzo dobrze to wyszło. Ciężka, toporna fura, ale jest to zawsze coś innego. Fajnie, fajnie się prowadzi tą furę. Można używać ręcznego, nie obawiając się, że nam tą furę bardzo mocno zarzuci za chwilę, ponieważ jest to ciężka fura. I kończymy pierwszy wyścig.
Okej. Zaznaczmy sobie zawody sezonowe. Tym razem znowu mamy tor. Fajnie. Uwielbiam tory. Okej, lecimy. Całkiem nawet przyjemny dźwięk ma ta fura. Łapiemy tunel. Próbujemy już na pierwszych zakrętach zyskać. Okej, tego nie przewidziałem. No dobra, ale nie jest źle. Wszyscy bardzo blisko. Nie no, kozak się jeździ do furu. Ale fajnie, że twórcy zrobili zawody akurat z możliwością wybrania tych fur. Bardzo się cieszę, bo przyjemnie się jeździ pick-upami. Okej, trzecia pozycja. Już praktycznie mamy tych też. Gdzieś tutaj się zabłąkał na przodzie. Zaryzykuję, bez hamulca. Okej. Nie do końca wyszło tak jak chciałem, ale to nic. W każdym razie jest bardzo blisko. Szybki jaki. O, coś takiego właśnie mi chodziło. Przyskrzynienie. Teraz pamiętając już, że trzeba trochę używać hamulca, w odpowiednie poślizgi wprowadzać i ciąć. I jazda. Lecimy. Pulsacyjnie na niektórych zakrętach również można stosować. Tniemy. Bardzo łatwo się przecina tafle wody, ponieważ fura jest ciężka. O wiele mniejsza strata w prędkości. Bardzo przyjemny tor, łatwy. I za chwilę już będzie ostatnie kółko. I znowu w poślizg. I jedziemy. I tu tak samo. Hamulec, pocisk i jedziemy. A na 90 dużo hamulca. Tu spróbuję nie puszczać. Jednym zakrętem udało się, dobra. Cały czas na gazie.
No, udało się. Nawet nieźle to wyszło. Cały czas nie puszczam gazu, cały czas trzymam. Nie używam hamulca. Tutaj już będę musiał, ok, bo to ostatni zakręt. Ale wiadomo, możemy sobie pozwolić tylko dlatego, że to jest C600 klasa. Przy szybszych furach już byśmy nie mogli sobie na coś takiego pozwolić. Ok, jeszcze jeden wyścig. Kolejny raz tor. Standardowe trzy kółeczka, jak zawsze. I dobra, łapiemy tunel i gonimy. Spadaj, gościu. Myślałem, że trafię w kogoś, ale się nie udało mi. To nic. Zabawa się dopiero rozpoczyna. Mamy trzy kółka, a już czwarta pozycja za chwilę. I gonimy czołówkę. Ale pomógł. A obije się, a co o tym? No i dobra, i wszyscy są dosyć blisko. I walczymy o pierwszą pozycję. I o zamknięcie już zawodów. Mistrzostw i później sobie wybierzemy kolejne mistrzostwa. Duży błąd, ale to nic. Teraz moja szansa jest. No nie wykorzystałem. Znowu obicie, znowu błąd, znowu się oddalili. Jest ciężko. Muszę zyskać.
są blisko. Muszę zaryzykować. Udało się. Okej. Ryzyko się opłaciło. Teraz gonimy pierwszego. Ostatnie kółeczko za chwilę. Łapiemy tunel. Próbujemy poślizgiem. Czyżby tutaj? Mam go? Mam go. Okej. Jak z tyłu? Dobrze. Okej, to już jest pewne. Ale fajny wyścig też. Trzeba było trochę powalczyć. Jeszcze tu do końca ten walczy. Jeszcze by chciał mnie wyprzedzić pewnie. Aczkolwiek nie dopuszczę oczywiście do tego. Ale pięknie się udało ten ostatni zakręcik. No i grzejemy. Walczył do końca ten tym zielonym pick-upem. Bardzo ciekawe zawody i fajną furką. Teraz szybko sobie weźmiemy kolejne mistrzostwa. Takimi, a no dobra. Buick Regal lub GSX i tuning do C600. Okej. Chociaż ten mi bardziej się podoba. Ale wezmę tego. Tego Buicka. I teraz jeszcze tuning szybki do C600. No to zobaczmy tą furkę. Okej. Wszyscy polecieli z przodu. Ale to nic.
zaraz metodą podparcia, ale to słabo skręca. Fajnie. Trzeba się znowu wczuć teraz w kolejną furę. Ależ mnie przystopował. No i fajnie. Nie będzie to trudne. I tyle ich widzieliśmy tak naprawdę. Taki fajny zakręt. No i zaraz koniec. Bardzo prosty wyścig. Fura myślę, że też godna polecenia. Łatwa do opanowania, dobrze się wchodzi w te zakręty, mimo że dosyć ciężko się skręca. Jednak nie wpada w ogóle praktycznie w poślizgi i to jest duży plus. Okej, przejdźmy do kolejnego toru. Fajnie, fajnie, że tory tak często się trafiają w tej playliście. Fajne jest to, jak wszyscy na początku wychodzą na prowadzenie i ląduje na 10 miejscu. A już chwilę potem. Jesteśmy na 5. Nie wymierzyłem, muszę odbić, dobra. I lecimy dalej. Muszę ciąć. W ten sposób. Pięknie. Okej. Nie dotknąłem. Łapiemy tunel. I gonimy. Czołówkę. Ostry zakręt. I całkiem nieźle się udało pokonać ten zakręt. Więc teraz dalej tniemy pulsacyjnie gazem i łapiemy tunel. Tutaj możemy skrócić w ten sposób i opłaciło się, jak widać.
Okej, okay, ten tor jest bardzo prosty. I szybki. Już ostatnie kółko. No i już za chwilę będzie koniec. Jak widać, te mistrzostwa są bardzo krótkie i szybkie. Ale fajnie jest też tą furą się przejechać, bo normalnie pewnie nikt by jej nie wybrał. Bo wygląda mało atrakcyjnie. Okej, został ostatni wyścig. Jest to również tor. Okej, myślę, że to będzie również szybki wyścig. O, jest nawet ślisko trochę. Ciekawie. Ale fajnie, cały czas jednym łukiem praktycznie się leciało. Kurde, fajny tor. O jaki wariacisko. A mam cię tutaj. Tak, bardzo krótki tor, ale fajny. Można na naprawdę przycisnąć tutaj nieźle też. Szczególnie na tych zakrętach właśnie. Ręcznym. Nawet nieźle to wyszło, ok. I zbliżamy się już do ostatniego kółka.
Jest to chyba najłatwiejszy wyścig z tych mistrzostw w ogóle. Ale można sobie fajnie tutaj poślizgami powchodzić. Te zakręty. Driftując wręcz. Okej, już można odebrać pierwszą nagrodę. Dlatego ja również sobie w tym momencie zakończę pierwszą część poradnika. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie, możesz jak najbardziej pisać w komentarzu. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.